Zgadnij co, będę nosiła strój służącej. Czemu ja? To nie jest w porządku. Zgadzam się. To jest takie okropne. Czuję, że zaraz chyba ucieknę. Przez okno! Masz nóż z owocami? Owocowy? Wynikają z moich obliczeń. Prawdopodobieństwo tego, że tajfun się pojawi, jest ekstremalnie duże. Musimy zabezpieczyć okna w akademiku i inne miejsca, które mogą przeciec. Czyli co, dachy i tak dalej. Masz nóż! Tak, ci Dori będzie potrzebowała trochę czasu, żeby ochłonąć. Więc dam jej trochę miejsca. Będzie trudno, ale co mogę zrobić? Fuka? Mitsuru? A? Jak mogę ci pomóc? Pogadaj. Junpei tak bardzo troszczy się o Chidori. Myślałam, że on jest takim kobieciarzem. Ale teraz wygląda jak jakiś gentleman. Nie, dla mnie on wygląda jak trener Pokemonów. Ken? Festiwal kulturowy jest w następnym tygodniu, ale tajfun wisi na naszym włosku, więc być może będzie anulowany. Prawdopodobnie tak bym tam nie poszedł. Naprawdę teraz nie czuję, że chcę być wśród ludzi. A ty? O, jest! Po co? Czy będziesz gotował? A, no właśnie. Tak przy okazji zdradzę wam sekret. Shinjiro jest bardzo dobrym kucharzem. Proszę, dam ci jeden. Dziękuję bardzo, przyda mi się. Jest trochę stary, ale ma niezłą rączkę. No, weź go. Teraz będę mógł cosplayować Jeffa The Killera na festiwal kulturowy. Wszyscy będą się mnie bać. Albo śmiać ze mnie. Jak z nożykiem do owoców do nich pójdę. Ha, takie to jest życie. Tak, check requests. Dawaj mnie, co ty tam masz. Tak, tak. Guillotine Axe. Mogę coś jeszcze wziąć? Nie, to wziąłem. Kolejny miecz będzie mnie prześladował, tak mi się wydaje. Oko nie jest źle. Później olej, tak? 1 października. Może być. Co to ja chciałem? Chyba już nic. Dobra, idziemy. Idziemy spać. Mój pokój. Ponieważ geniusze mogą sobie chodzić wcześniej do łóżka spać. Nie muszą się uczyć nigdy. Słyszysz konwersację, ponieważ znowu jesteś gumowym uchem. Ej, czy byłeś już w festiwalu filmowym? W tym kinie koło stacji? Te kino koło stacji je tam hostuje, tak? Straciłem rachubę, jak często tam przychodziłem podczas wakacji. Słyszałem, że będzie kolejny festiwal 23. Chcesz pójść? Nie, nie tym razem. Zapomniałem tym razem, jaki jest temat, ale pamiętam, że to jest bardzo dziecięcy temat. Tak. Po szkole, kurde! Powinieneś wrócić do dorma? O, okej. Okay. Wiem, co teraz będzie. Jesteś cały przemoczony od deszczu. Trzęsiesz się. Nie, nie byłem. Wszyscy siedzą w salonie. Wygląda na to, że wszyscy zebrali się mimo tego sztormu. Co ty kurde nie powiesz? Widziałaś, jaki jestem mokry? It's moving slowly too, so it'll be around for a while. Yeah, thanks to that, the school festival got canned. No cóż.
Jedna osoba będzie z tego zadowolona. Będę spał. Nic specjalnego. Oczywiście. Me? Well, the only thing I plan to do is go to the movies. Ooh, a movie. Is it a date? Tak się składa, że w tym sejwie Fuka ze mną była na filmach, więc siedź cicho. It's not like that. I'm going with Natsuki-chan. A, okay. She absolutely loves movies. But with this typhoon, I don't know if we'll be able to go. How about you, Yucatan? Will you still have practice? No, raczej nie, skoro będzie cały czas napierdzielał po szybach deszcz. I doubt it. The archery range is outside, so it's most likely cancelled. A w ogóle kto by kurde chodził gdziekolwiek w takim deszczu? Same here. This stupid typhoon is gonna mess up training. Na pewno masz w pokoju jakieś worki treningowe, więc cicho. I haven't decided. Besides, what business is it of yours, Iori? A co? Me? Well, I'd be happy to tell you about my plans. I suspect that you will be visiting Chidori-san. Although she has stabilized, we cannot release her. Jeszcze jej nie torturowaliście? Man, Ai-chan, you must be psychic. Tu nie trzeba być psychikiem, żeby wiedzieć, co tu się odpierdziela Junpei. And you know what? She wants me to come. Wow. Not to brag or anything. I just thought I should check up on her. You know, with the storm and all. Oj, nie podrywa się Marei zawsze dziewicy. Bóg nie będzie z tego zadowolony. Is that so? What's up with him? No co, jest zadowolony. You don't know either? I chce, żebyśmy byli zazdrośni. Oh yeah, Ken-kun. What are you going to do during the break? Oh, nothing in particular. Prawdopodobnie kogoś zamorduje. Come on, you have to be doing something. Morderstwo. Well, I'll probably go visit the shrine. Dude, you're a kid, not an old man. But that's where I always go. I guess you could say I made a vow. Anyway, I'm going back to my room. I have a lot of homework to do. Oh, okay. Call me if you get stuck. Pewnie. Ken wrócił do swojego pokoju. Okej. Okay. Czuję się świetnie mimo tego, że jestem mokry. Reksio. Arf. Nie chcesz wyjść na zewnątrz ze mną się pomoczyć? Przecież lubisz wodę. Reksio bardzo lubi wodę. Nie chcę tego mówić, ale jestem bardzo szczęśliwa, że festiwal został anulowany. No bo w końcu... strój pokojówki? Raczej wolałabym stać na zewnątrz, w środku tego tajfunu, niż nosić ten cały strój. Droga wolna. Widzisz, pada. Ej, gdzie ty idziesz? Zapomnij o tym. Będziesz przeziębiony, chłopie. Przez anulowanie festiwalu będziemy mieć 5 dni wolnego od szkoły. Będziemy mieć wolny weekend 21 jest Respect for the Agate Day, 22 jest National Holiday, a 23 jest wiosna. Powinniśmy spędzić ten time bardzo wisely. Idziemy do Tartarusa? Jesteś cały mokry, czy wszystko w porządku? Nie wyglądasz zbyt dobrze. Przynajmniej jedna osoba się o mnie martwi. Nie myślę, że powinieneś pójść do Tartarusa. Powinieneś po prostu odpocząć. Tak, po prostu odpocznij. Nie sądzę, że ktokolwiek chce pójść do Tartarusa przez ten cały wiatr i deszcz. Mitsuru, a ty o mnie się martwisz? Jako prezydent Rady Uczniowskiej jestem zasmucona tym, że festiwal został anulowany. Zasugerowałam, żeby data została przeniesiona, ale wygląda na to, że tak się nie stanie. No cóż, nic nie można zrobić przed chęciami matki natury. Czy tam nie chęciami, ale... Senpai, a ty co do powiedzenia masz? Budynek został... miał dużo zniszczeń podczas
w kwietniu podczas tej walki z cieniem. Zastanawiam się, czy będą jakieś przecieki. Mam nadzieję, że budynek aż tak bardzo nie dostanie wpierniczek jak moje żebra. O, Shinjiro, a ty co tu robisz tak sam w kącie? Życzyć życzenie. Czemu on po prostu nie może zachowywać się jak normalny dzieciak? Nikt, kurde, tutaj normalnie się nie zachowuje. Tyle ci powiem. Z Junpeiem nie gadałem jeszcze. Nie możemy zobaczyć Yukari w stroju pokojówki teraz przez to, że festiwal został anulowany. Szkoda, nie? Wiem, no nie? Mimo tego, że ona stoi koło mnie, ja i tak powiem, że szkoda. Jestem pewien, że wszyscy inni faceci też są bardzo rozczarowani. Pewnie, że tak. Chociaż chyba jest taki strój. Można kupić strój pokojówki dla Yukari, żeby łaziła z nim w Tartarusie. Okej. Chodźmy do... O, przy okazji. Ten pokój zawsze będzie pusty. To jest strona dziewczyn, nie? Ale się zapełni, kiedy będziemy grać główną dziewczyńską postacią. Ale z drugiej strony ten z chłopskim, w chłopskiej części akademika będzie pusty. Więc zawsze w tym akademiku będzie jeden pokój pusty. Przy okazji zobaczę, czy jakieś nowe filmy są. Jest nowe nagranie, pewnie. 8.13. Wygląda na pokój Akihiko. On wiedziałem, że kurde ma worek treningowy w swoim pokoju. Akihiko chodzi po swoim pokoju i wygląda na zamyślonego czy coś. Wkurzonego nawet. No, wkurzony jest! A o to ci chodzi. A ja wiem. Akihiko wziął magazyn z jego... Akihiko, ty prosiaku, w życiu bym nie pomyślał, że jesteś taki. A czy ja mogę to zrobić? Nie. Can't think of many examples, but I can do that much at least. Careful. Making others laugh and being laughed at are two entirely different things. Aha. Dobrze wiedzieć. When people speak to you, do you try to respond with pure logic and reason? This is a common mistake with inarticulate men. Try to consider what the other party is feeling. Komputera nie masz, to możesz w internecie znaleźć. You gotta admit, they've got a point. Try testing yourself by speaking as if you're asking a female friend or coworker to your favorite store. Możesz poćwiczyć z Mitsuru. Na pewno cię nie walnie. Hey there. What great timing to see you here. Good one. I'm going to the beef bowl place. Wanna come with? Humor. You know, the beef bowl place. Oh, hey, maybe we could meet up there. Kurde. Brałeś lekcję od Ikutsukiego, czyż nie? O, nie tak mocno. No właśnie. Akihiko zaczął bić... no właśnie, wyżywa się na biednym worku treningowym. Zawsze może się tak na tej jego partnerce wyżyć, jak mu odmówi. O, no, nowe kolejne nagranie, pewnie. 9.6. To jest salon. Shinjiro i Rexio oglądają TV. No, teraz zobaczycie, jaki jest Shinjiro kucharz. Chociaż w sumie może nie, bo to jest wersja na PSP, więc...
Tu animacji raczej nie ma. W sumie ja też często oglądam programy kulinarne, mimo tego, że sam jedyne co potrafię usmażyć to jajko i nic więcej. Ale hej, może kiedyś się spróbuję. Hau! Rex jak zwykle pomoże. Requires energy to maintain an appropriate external temperature. Aegis? Oh, crap. Myślałem, że Stevie, kurde, Aegis zaczęła gadać. Z jakiegoś powodu Shinjiro udaje, że śpi. Ma magazyn w jego rękach. Ty prosiaku, kurde, kolejny! Hau, hau. To jest Rexio-chan dla ciebie! Pan Rexio-chan. Ty zdrajco. Senpai's magazine. It's the monthly guide to the family cooking show. Does Shinjiro Senpai enjoy cooking shows? Oh, that's a new issue. I didn't know this month was out. How? Shinjiro-san frequently watches programs like. It's okay, I guess. Rexio, ty zdrajco mały. Więc zawsze wiedziałem, że jesteś zdrajca, ale żeby aż tak? Niegrzeczny Rexio. Właściwie to jest jego wina. O, znów się uśmiecha, świat kurde się kończy. Tajfun to jest pierwszy znak, kurde. No, nagranie tu się kończy. A, to on tutaj nie będzie nic gotowo, okej. No. To w takim razie to było ciekawe. Chyba już nie ma więcej nowych nagrań, więc... West, chwila. 1 październik, muszę pamiętać. Cholera jasna, jak ten czas szybko leci, nie? Tak, jesteś bardzo śpiący. O, wait. No nie, teraz wtedy, kiedy jestem najbardziej delikatny, przychodzi do mnie a nie. Okej, okay, czy to jest Velvet Room? I have been waiting for you. Nie ty! I last summoned you in your dreams quite some time ago. Several seasons have come and gone since I first offered my assistance. Now then, your special power, Persona. Have you been using it wisely? Tak mi się wydaje. Nic innego raczej nie mogę z tymi personami robić niż rozwalanie przeciwników. Też z drugiej strony zawsze mógłbym komuś zaimponować i ją pokazać, ale hej. Czy mi się wydaje, czy... O Jezu, chyba wiem co to jest. No! Nareszcie. Pewnie, będę mógł szybciej pozbywać się niepotrzebnych person. Pewnie, że tak. No, to jest zarąbista sprawa. Wow, aż 3 dni spałem. Wygląda na to, że spałeś przez długi czas. Tajfun kompletnie przeszedł, a przez okno można zobaczyć bardzo ładne i czyste niebo. Czujesz się odświeżony. Dzisiaj jest Respect of the Aged Day i do 23 będziemy mieć wolne. Dzisiaj jest poniedziałek, tak kurde bym poszedł do tego, do sklepu z książkami. Szkoda. Hello, jak się miewacie? Kondycja fizyczna wojownika jest bardzo ważna. Nieważne jak bardzo silny jesteś, jeżeli nie czujesz się dobrze, nie będziesz zbyt długo na ringu. No. O, wygląda na to, że czujesz się lepiej. O, kolejna, która się o mnie martwi. Dziękuję. Dlaczego nie pójdziesz trochę się odświeżyć? Jest naprawdę ładnie na zewnątrz. Czy już czujesz się w porządku? O! O!
Ktoś powiedział do mnie senpai, dziękuję Ken. Powinieneś dzisiaj odpocząć. Kolejny się o mnie martwi, kto by pomyślał. Oni mówią, że idioci nigdy nie chorują. O, czekaj, to znaczy, że skoro ty zachorowałeś, jesteś mądry, a skoro ja nie, to jestem... No cóż, co oni mogą wiedzieć i tak? Dzień dobry, jestem tutaj, by zbadać twoją kondycję zdrowia. Twoja temperatura, puls i oddychanie wszystkie wróciły do normalności. Gratulacje za to, że przetrwałeś twoją chorobę. A jakbym nie przetrwał, to co by się stało? Jak się czujesz? Znowu ktoś o mnie się martwi, dziękuję. Czuję się dobrze. No to w takim razie eksplorujmy Tartarusa. To wszystko, co masz do powiedzenia? Mogłem zginąć, kurde! Cieszę się, że czujesz się teraz lepiej. Ale nie bądź nierozważny, albo znowu się rozchorujesz. Reksia, ty się cieszysz? Wiem, na pewno się cieszysz. Złapałeś przeziębienie, co? Bardzo dobrze cię widzieć, że znów czujesz się lepiej. Wow, kto by przypuszczał? A ty, Akihiko, mógłbyś się od nich wszystkich uczyć. No, przy okazji save'nę. Tak. Nie stój! Tutaj. No, trzeba mieć kilka save'ów, kiedy się let's play'a robi, oczywiście. Dobra, to co w takim razie mogę zrobić? Chodźmy... Właśnie, coś, co chciałem zrobić od dawna. Dawaj. To dzięki temu, wbije się nam trochę punktów do następnego social linka z Hideyoshim. Tak? Tak jest? I? Będziesz miał w porządku szczęście. Pieniądze także będą w twojej przyszłości. Znalazłeś 1000 jen! Teraz to wszystko? O kurde, myślałem, że ten, że... Myślałem, że będę mógł jeszcze po tym zrobić coś jeszcze, ale wygląda na to, że nie. Kurde, to czemu ja nie zwracałem na to uwagi, co się dzieje potem? Jak się użyje tej całej fortunowej skrzynki. Tak przy okazji, to chyba tutaj, podczas tej daty, zaczyna się akcja w Persona Q Shadow of the Labyrinth. Taka tylko ciekawostka. I przy okazji, według tej gry, to ludzie wiedzą o Velvet Room i o tym, że ten, że mogę sobie persony łączyć. Przynajmniej taka gadanina była na początku gry, jeżeli wybierze się protagonistę z Persony 3. Nie ma dzisiaj szkoły. O! Ktoś zaginął. Dzyń, dzyń. Dwie osoby? Czy to... Zaraz. Czy to oznacza, że już... Chociaż nie, do trzeciego, do trzech, do dwóch dni przed tym, przed pełnią księżyca poczekam i dopiero wtedy pójdę. A to będzie oznaczało, że będę musiał tą sesję szybciej skończyć, ale co tam. Najwyżej skończę, zrobię Tartarusa i dzisiaj jeszcze bossa pokonam. Taki jest, kurde, plan. Tak jest. Mam nadzieję, że się powiedzie. I że Tartarusa dość szybko uda mi się przejść. Więc tak. Z kim by tu pogadać? Z killerką chciałem, ale dzisiaj nie ma. Fuck you then. Ze staruszkami. Iwato Dai Strip Mall. Ach, u. Co powinienem zrobić? Ten kot gdzieś poszedł. Nikt nie wie, gdzie on poszedł. Może to przez ten tajfun. Jeżeli mógł pójść do domu ze mną wcześniej, to by się nie stało. To umarł kot czy coś? Nieważne. Siema. No właśnie, to teraz mówi o tym, że mogliśmy, że uratowaliśmy go i się cieszę. Pewnie. Mam nadzieję, że nie pamięta o tym. Atmosfera jest ciężka.
O, kochanie, Maciek-chan tutaj jest. Więc mogłabyś, proszę, się uspokoić. Wygląda na to, że Mitsuko płacze. I rozumiem ich powody, ale jeżeli to drzewo zniknie, jeżeli to drzewo zostanie ścięte, czuję, że wspomnienia mojego syna znikną razem z nim. Wygląda na to, że Mitsuko wygląda na zdenerwowaną. Proszę, przestańcie się kłócić? Czy myślisz za dużo? Przestańcie się kłócić, proszę. Wszystko w porządku, nie kłócimy się, po prostu dyskutujemy. Przepraszam, że ciebie zmartwiliśmy. O, dobrą opcję wybrałem. Wygląda na to, że no, dotknięci są. Wygląda na to, że plotka była prawdą i naprawdę chcą ściąć to drzewo. Więc poszliśmy do szkoły, by powiedzieć do widzenia. Ale to po prostu, ale to przypomniało Mitsuko o śmierci naszego syna. O. Wszystko będzie w porządku. Widzisz, kochanie, to właśnie to, co powiedziałem. Jeżeli będziesz dalej płakać, to co będą myśleć twoi admiratorzy. To nie Maciek-chan? No i teraz już się uśmiecha. Hell yeah! Ale trzeba będzie coś z tym drzewem zrobić. Może... Co to jest Persimmon? Chwila, moment. Moment. Chyba wcześniej też tego nie znalazłem. Persimmon... Nie znalazłem tego wcześniej też. No ale można zawsze wziąć jakąś ten, nie wiem, szyszkę czy tam żołądź z tego drzewa i go posadzić gdzieś indziej. Tak jakby będzie... Kolejna generacja, czy coś. Ściemnia się. Zatrzymaj się tutaj, kiedy będziesz chciał. Moja żona będzie bardzo szczęśliwa, kiedy będzie widzieć takiego przystojnego, młodego człowieka. Proszę, weź to, jeżeli zgłodniejesz. O, dziękuję. Hell yeah. Cześć. Już to wszystko, to spadać. Okej. Okay. Idźmy spać i socjalinkujmy dalej. Czy dzisiaj będzie killerka? Tak, tak. A, dzisiaj filmy są. Wiem, z kim pójść. Wiem, co trzeba zrobić. W sumie nie trzeba, ale... No. Filmy dla dzieci, tak? Znam kogoś idealnego, komu by takie filmy przypadły do gustu. Nareszcie wyglądasz lepiej. Kiedy byłeś chory, twoja twarz była biała jak prześcieradło. Cieszę się, że że wszystko w porządku. Ej, to wszystko? Kurde! Kto chce ze mną iść na filmy? Akihiko, chcesz? Wiem. Yukari, chcesz? Oto właśnie, powinnam zrobić ci rosół drobiowy. Powinnam zrobić, ale nie zrobiłam. Wybacz, że nie pomyślałam o tym wcześniej. Następnym razem, kiedy będziesz chory, przypomnij mi i nie śpi, kurde, 3 dni pod rząd. Kiedy odpoczywałeś, tajfun przeszedł przez miasto. Nie było zbyt dużo obrażeń. Nie ma nic innego w moim raporcie. A kurde! No, kursor, dziękuję. Jak się czujesz? Niezbyt dobrze. Więc powinieneś trochę dłużej odpocząć. Miałam pełne ręce roboty opiekując się Akihiko. Nie potrzebujemy kolejnego członka, który nie będzie mógł walczyć. Tym bardziej dlatego, że ma 52 level. Reksiu, a ty co powiesz? Oczywiście Reksiu jak zwykle troszczy się o mnie. Dobra. Town map. Może będzie killerka. Jest! Nieletnia przestępczyni. Aj. Nie płacz! Wiem, że Jeff nie jest prawdziwy, ale to nie jest... Nie musisz płakać. Dziękuję. O, cześć.
Mój tata, on. Łach, sob. Majko przytuliła się do ciebie. Ej! Czekasz, aż się uspokoi. On mnie uderzył. Nie wiem, co zrobić. To okropne. Wiem, że to okropne. Dlaczego mój ojciec to zrobił? Dlaczego? Twoje zrozumienie uspokoiło Majko. Jedyne, co chciałam, żeby powiedział, to prawdziwy powód ich rozwodu. A oni mi powiedzieli, że jestem za młoda, żeby to zrozumieć. Więc cały czas prosiłam, ale wtedy mój tata się rozzłościł i on i... Wtedy mama mi powiedziała, że byłam wkurzająca i że to była moja wina. O, oczywiście, kurde. I w ten sposób, kurde, zasrani killerzy się robią. Nie jestem pewna, czy mnie jeszcze kochają. Na pewno nie będą mieli to gdzieś, czy będę, czy nie będę koło nich. A to nieprawda. Czy jesteś pewien? Ale w takim razie czemu oni są tacy źli? Wygląda na to, że Majka jest trochę szczęśliwsza. Co jeżeli bym uciekła z domu? Chcę przekonać się, jak będą wtedy się czuć. Czy będą mnie kochać i czy będą mnie szukać, czyż nie? To jest sekret, dobra? Nie mów nic mamie i tacie, że uciekam. Okej, dobra. Wiem, że nie powiesz, ponieważ nie będziesz miał takiej opcji dialogowej. Okej. Piąty level jest git. Muszę już iść, możemy pobawić się później. Świetnie. Mam tylko nadzieję, że nie stanie się killerką. To by było coś okropnego. O, siema!